krwi do mózgu, przeszedł bardzo poważną operację neurochirurgiczną. Wczoraj odzyskał częściowo przytomność. Żeby mógł wrócić do zdrowia, musi być jak najszybciej poddany rehabilitacji. Jego rodzina chce go umieścić w klinice w Bydgoszczy. Tymczasem kolejka chorych oczekujących na łóżko w tej znakomitej skądinąd klinice przekracza 800 osób, co oznacza, że gdyby poseł w niej czekał, dostałby się do szpitala najwcześniej za 3 lata. Co dalej z posłem Gruszką i co z innymi pacjentami wybudzonymi ze śpiączki bez szans na rehabilitację? O tym Małgorzata Zientkiewicz. Pociąg do 25 lat więzienia zmniejszył karę sąd apelacyjny w Katowicach jednemu z zabójców 14-letniego Michała Staszewskiego, bestialsko zamordowanego przez własnych kolegów w sierpniu 2000 roku. Chłopiec zginął, ponieważ nie chciał pożyczyć rówieśnikom wiatrówki. Koledzy znęcali się nad nim, zadali mu 50 ciosów nożem. Sąd zmienił wyrok w trosce o prawidłowy przebieg resocjalizacji zabójcy Michała Z. Z Katowic Marek Sygacz.